Wielu z nas często zastanawia się, jak spędzać swój wolny czas. Jedni wybierają książkę lub film, a inni stawiają na aktywność fizyczną. Bieganie, jazda na rowerze, nordic walking czy wizyty na basenie i siłowni są najpopularniejszymi dostępnymi formami aktywnego spędzania czasu. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Wzgórz Dolewskich już nieraz udowodnili, że są pomysłowymi ludźmi, a swoją pasją do różnego rodzaju sportu zarazili niejedną osobę. Teraz przyszedł czas na nartorolki, które stają się coraz popularniejszą formą spędzania wolnego czasu. O nartorolkach szersza publiczność usłyszała za sprawą Justyny Kowalczyk. Narciarka biegowa m.in. właśnie na takim sprzęcie przygotowuje się latem do kolejnego sezonu. Nartorolki to jest taka forma treningu letniego na nartach biegowych. I tak jak na nartach biegowych można biegać stylem klasycznym, jak i stylem łyżwowym, tak i na nartorolkach tak samo biegamy takimi stylami. 8 września odbył się pierwszy bieg Sasinów na nartorolkach Dylewski Speed. Mimo iż miłośnicy Wzgórz Dylewskich mają spore doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych, to pierwsza edycja imprezy na nartorolkach, cała jej logistyka i załatwianie formalności do łatwych nie należała. Uczestników biegu przywitał rześki poranek. Idealna na tego typu zawody okazała się temperatura. Organizatorzy zadbali o elektroniczny pomiar czasu i numery startowe. Zainteresowanych taką aktywnością fizyczną w naszym regionie dopiero przybywa. Ci, którzy są prawdziwymi miłośnikami sportu, do nartorolek przekonali już swoich znajomych i teraz wspólnie spędzają wolny czas. Zaczęłam z kolegą i z koleżanką i jeszcze z jedną koleżanką i teraz jesteśmy wszyscy. Pierwszy start, próbujemy, zobaczymy. Na linii startu stanęło 16 zawodników, którzy do pokonania mieli 21 km. W pierwszym letnim biegu Sasinów nie liczyło się zwycięstwo, a dobra zabawa na świeżym powietrzu i poznanie ciekawych ludzi, którzy również są miłośnikami nartorolek. Każdy z nich w inny sposób dowiedział się o takim sporcie. Polecam, bo to jest sport dla wszystkich, natomiast zaczęło się to u mnie jakieś 3 lata temu. Chyba dostrzegając w internecie coś takiego jak poza i dwa kółka, a wcześniej praktykując nordic walking też jakby dowiedziałem się, że odmianą nordic walking jest właśnie skike bądź jazda na łyżwach, ale w lato, tak? Więc uznałem, że może to być ciekawy pomysł na spędzanie czasu wolnego. No właśnie i kupiłem to 3 lata temu i od tamtej pory też jeżdżę. Uczestnicy Dylewskiego Speedu spotkali się przy szkole w Szczepankowie. Do linii startu musieli pokonać kilometr, co stanowiło świetną rozgrzewkę dla organizmu. Jeszcze przed startem trwała debata, na jaki rodzaj nartorolek postawić. Tylko 2 osoby zdecydowały się na jazdę na klasykach. Pozostali uczestnicy wystartowali na nartorolkach terenowych. Ja biegnę na nartorolkach, które są klasyczne. One naśladują krok klasyczny w nartach biegowych. Natomiast nartorolki łyżwowe naśladują krok łyżwowy, czyli taki jak na łyżwach. I różnią się również tym, że nartorolki klasyczne mają jakby zablokowane tylne koło, że można się odpychać. Natomiast nartorolki łyżwowe nie. Są jeszcze tak zwane slajdy. Są to duże nartorolki, takie bardziej terenowe, dużo szybsze. Natomiast nartorolek w ogóle jest w Polsce stosunkowo mało, dlatego połączyliśmy wszystkie style, aby każdy mógł się przebiec. Przed rozpoczęciem biegu odbyło się omówienie trasy. Mimo iż biegła przez malownicze tereny Wzgórz Dylewskich, była niezwykle wymagająca. Pokonanie dystansu półmaratonu dla niektórych było sporym wyzwaniem. Zawodnicy jeszcze przed startem wiedzieli, że czeka ich ciężkie zadanie. Nartorolki polecamy wszystkim, natomiast trzeci raz mam je na nogach. 21 km przed panem to wyzwanie? Na pewno dla osoby, która ma trzeci raz nartorolki na nogach, jest to wyzwanie, ale dam radę. Na pierwszych odcinkach trasy na twarzach uczestników widać było zadowolenie i siłę do pokonania dalszych kilometrów. Od samego początku na prowadzenie wyszedł Aleksander Korzeniewski i to on od początku do końca dyktował tempo biegu. Jako pierwszy też przekroczył linię mety. O pozostałe miejsce walka trwała do samego końca. Drugą lakatę w pierwszym biegu Sasinów na nartorolkach zajął Zdzisław Szoka, a trzecie miejsce wywalczył Tomasz Zemlak.